Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Zapraszam, zapraszam. Widzę, że panowie się rozgadali. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie jeszcze raz. Dzień dobry, panie senatorze. Zapinamy pasy i bezpiecznie ruszamy w świat. Był pan może wczoraj na jakimś proteście, na przykład w Warszawie? Czy obserwował pan to, co się działo przed Sejmem? Nie, tylko w telewizji nie byłem. Jak pan ocenia protesty pod hasłem Jesień Średniowiecza przeciwko ustawie dotyczącej seks edukacji? No ja myślę, że te protesty się rozszerzą, bo tę ustawę nagle wrzucono i to oczywiście po wyborach. Przed wyborami ona mogłaby zaszkodzić rządzącym. To jest projekt obywatelski, więc on nie podlega dyskontynuacji, czyli mimo, że kadencja się skończy, nie idzie do kosza. Skierowano do komisji. No i teraz zobaczymy, co PiS będzie chciał z tym zrobić. To jest trochę tak jak z tamtą ustawą antyaborcyjną, gdzie chciano zakazać aborcji w ogóle. I PiS się zorientował, że to mu nie pomoże. Wydaje mi się, że w tej sprawie może być podobnie. To znaczy, no, skierowano, natomiast co będzie później, to będzie zależało też od skali oporu społecznego. Tutaj poza dorosłymi buntuje się młodzież przede wszystkim. Absolutnie. Absolutnie. Ja dzisiaj czytałam przed chwilą właśnie komentarz prawnika w Gazecie Wyborczej, który mówi, że tak naprawdę równie dobrze skazany może być 17 czy 18-latek, który z kolegami na temat seksu by rozmawiał. Oczywiście to przy tak zwanej złej woli tak, z tym, że no pamiętajmy, że poza wszystkim, znaczy to jest fatalne prawo, to ja to stwierdzam od razu, szkodliwe i tu w ogóle nie ma o czym mówić i niepotrzebne, bo poza wszystkim to określenia typu propaguje czy pochwala, to są określenia no, silnie nieostre w sytuacji, w której mówimy o wychowaniu seksualnym. Znaczy ktoś, kto prowadzi zajęcia, edukuje, pochwala, prawda? To czy on pochwala, czy nie pochwala. Więc to przede wszystkim jest fatalne prawo od strony takiej czysto legislacyjnej, już pomijając wszystkie inne względy. Natomiast trzeba pamiętać, że decydować będą sądy. No, jeżeli PiS nie powymienia sędziów, to nie wydaje mi się, żeby na podstawie tego prawa można było skazać kogoś, kto edukuje. To jest po pierwsze. Po drugie, mam taki pomysł, że tak powiem, chytry. Mianowicie edukator na samym początku mówi, proszę państwa, nie pochwalam i nie propaguję. Ale jeżeli kogoś interesuje, na przykład jak używać prezerwatywy, to bardzo proszę. No, więc tylko po co takie prawo? Po prostu. Absolutnie. Znaczy, ciekawe w tej całej dyskusji jest to, że odkąd ten projekt się pojawił i ten pomysł, bo on już jeszcze przed wyborami, tylko tam wtedy była mowa o 3 latach, teraz jest już 5 lat kary więzienia za propagowanie. No tak, bo tam chodziło o to, żeby nie można było tego umorzyć. Tak. I w tym kontekście fajna dyskusja chociażby na Twitterze rozgorzała i się pojawiła na temat wypowiedzi papieża Franciszka, który mówił wyraźnie, że edukacja seksualna jest potrzebna w szkołach i absolutnie i seks to jest coś absolutnie naturalnego i w kontekście chociażby wypowiedzi zwierzchnika kościoła próba zmiany prawa i wprowadzenia takich restrykcji jest dość szalona, można powiedzieć. Zna pani powiedzenie, być bardziej papieskim niż sam papież? Dokładnie. No, to nasi fundamentaliści katolicy, to jest znaczna część hierarchii, oczywiście, no, ale też i znaczna część posłów i senatorów, którzy uważają, że jak będą tutaj bardzo zajadli, to lepiej i wykażą się jakąś postawą moralną. Więc dla nich Franciszek jest no, niebezpiecznym reformatorem, no, po prostu.
Ja myślę, że wielu polityków w wielu krajach świata pewnie ma podobne zdanie, bo to jest człowiek, który faktycznie próbuje coś zmienić w Kościele, ale w takim pozytywnym aspekcie. Czy już ochłonął pan, zostawiając ten wątek, po wieczorze wyborczym, po wyborach? Tak, to bardzo szybko przyszło. Powrót do szarej rzeczywistości. Nie, to dla mnie zresztą, przepraszam, że to powiem, ale nie pierwszyzna. No, absolutnie. Więc ochłonąłem szybko i jesteśmy już w tej chwili w ogniu dyskusji dotyczących tego, co dalej. Mhm. No właśnie, no to co dalej, jeżeli chodzi chociażby o temat, który od kilku dni funkcjonuje, czyli o wybór marszałka Senatu? No to jest delikatna sprawa, ponieważ większość jest bardzo delikatna. 51 do 48 plus 1, mówię też 51 z pewną ostrożnością, dlatego że tam są także senatorowie niezależni, których się przypisuje do tej większości. Po drugiej stronie jest pani senator Staroń, którą się przypisuje do Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest układ dość chwiejny, wymagający uzgodnień przede wszystkim między Koalicją Obywatelską, PSL-em i Lewicą. Wymienianie jakichkolwiek nazwisk może zakończyć się katastrofą. No ale muszą się te nazwiska pojawić wcześniej czy później. Wie pani, to jest takie powiedzenie, które zostało ukute jeszcze kiedyś w Unii Europejskiej, kiedy po kolejnych wyborach zaczęto uzgadniać a to marszałka Parlamentu Europejskiego, a to przewodniczącego Komisji Europejskiej, a to przewodniczącego Rady Europejskiej i tak dalej. I wtedy padło takie powiedzenie na pytanie, no dobrze, a kto tu, a kto tu, a kto tu? Dopóki wszystko nie jest uzgodnione, nic nie jest uzgodnione. Czyli nie wystarczy powiedzieć, no w zasadzie jesteśmy na dobrej drodze do uzgodnienia pana X jako marszałka. Potem się okazuje, że ponieważ na przykład nie uzgodniono wicemarszałków, nie uzgodniono przewodniczących komisji na przykład, to ten cały układ się rozpada. Więc to jest dosyć skomplikowane. No tak, no biorąc pod uwagę, że ta dyskusja już mam wrażenie jest gorąca i już wychodzą te różnice, że no dlaczego to koalicja ma wystawiać swojego kandydata na marszałka, a może jednak ten marszałek to powinien być, nie wiem, chociażby z PSL-u i tak dalej, więc pamiętam jak cały czas, przynajmniej mnie się tak wydawało, że najważniejsze przed wyborami podczas całej kampanii, żeby udało się opozycji zdobyć większość właśnie czy w Sejmie, czy w Senacie, a później no jakoś to będzie, tylko okazuje się, że to jakoś to będzie, robi się sporym problemem, ale żeby się dogadać. No. Dokładnie, zresztą ja się oczywiście bardzo cieszę z tego, że jest taki wynik wyborów do Senatu. Byłem prekursorem tej inicjatywy 2 lata temu, żeby partie opozycyjne zaczęły między sobą rozmawiać na temat wystawiania jednego wspólnego kandydata. No, trochę to trwało, zanim zaczęły, niestety bardzo późno zaczęły rozmawiać, co potem miało swoje konsekwencje. Nie wszędzie udało się uzgodnić po prostu i stąd bardzo krucha większość. No ale to jest oczywiście sukces opozycji, a wszystkim pokazuje, że z PiS-em można wygrać. No ale to nie zmienia postaci rzeczy, że taki układ sił w Senacie nie oznacza żadnego komfortu. I pierwsza rafa, którą trzeba przejść, to jest układ tych funkcji. Ale nawet jak się przejdzie ten układ, no to później będzie ta rzeczywistość, praktyka procedowania w Senacie, gdzie trzeba będzie tę większość utrzymać. Tam już się będą odbywały głosowania, a zatem to będzie wymagało z kolei, po pierwsze, dużej dyscypliny, obecności przede wszystkim, odpowiedniego układania programu, porządku obrad, odpowiedniej komunikacji ze wszystkimi senatorami, którzy stanowią większość. I nie myślę tutaj o komunikacji typu mail, SMS, bo to wiadomo, że ta komunikacja będzie, tylko komunikacji merytorycznej.
przychodzi ustawa i teraz jakie stanowisko wobec niej? Mhm. Senat nie ma dużo czasu. Senat ma 30 dni na zajęcie stanowiska, ale ustaw może być bardzo dużo i w związku z tym od razu są pewne ustawy, gdzie na przykład nie ma problemów i wiele się nad nimi nie dyskutuje, ale myślę, że większość będzie taka, gdzie będą jednak kwestie poprawek, czy nawet odrzucenia w całości. I jeśli się tego nie przedyskutuje w gronie tej skromnej większości, no to potem właściwie efekty mogą być żadne. No ale z Pana doświadczenia i patrząc na to, jak ten układ sił wygląda, wydaje się Panu, że uda się to porozumienie i ten wspólny język jednak znaleźć przy tych kluczowych kwestiach, które na pewno się wcześniej czy później w Senacie pojawią? Ja myślę, że jeśli chodzi o sprawy ustrojowe, to znaczy jeśli PiS będzie w dalszym ciągu zgodnie z zapowiedzią prezesa, że jeszcze za mało zreformowaliśmy, jeszcze chcemy poreformować trochę. Jeśli będzie te deformy w dalszym ciągu wprowadzał ustrojowe, przede wszystkim jeśli chodzi o sądownictwo, ale nie tylko, to ja myślę, że tutaj osiągnie się raczej daleko idącą zbieżność stanowisk, co nie znaczy, że to się zablokuje, ale bo wiadomo, że Senat takiej możliwości nie ma. Natomiast debata publiczna będzie znacznie bogatsza, dlatego że poprawki senackie czy weto senackie będzie musiało być dyskutowane znowu w Sejmie, będzie musiało być publicznie nagłaśniane. Nie będzie w nocy przepychana żadna ustawa na przykład, oczywiście, bo państwo mogą to zablokować. Tego nie będzie, więc tutaj można będzie osiągnąć, jak sądzę, dużą zbieżność. Natomiast w wielu innych sprawach, na przykład dotyczących światopoglądowych, na przykład, bo PSL jednak tak jest, światopoglądowych, dotyczących bardzo konkretnych kwestii, na przykład gospodarczych czy ekologicznych, no to tutaj już może ujawnić się różnica poglądów i ta różnica poglądów, która w sposób naturalny istnieje w opozycji, w PiS-ie jest tłamszona. To znaczy tam jest dyscyplina, że tak powiem, ślepa, czego doświadczyliśmy już w poprzedniej kadencji, a senatorowie, którzy delikatnie się z tej dyscypliny wyłamywali, delikatnie, bo na przykład wstrzymali się, to nie zmieniło wyniku, bo PiS miał dostateczną przewagę. No ale po prostu już nie mogli, no już na te absurdy nie mogli się zgodzić ze względu na ich doświadczenie i ich wiedzę i się gdzieś kilka razy wstrzymali, to w wyborach tych ostatnich nie dostali rekomendacji PiS-u i nie startowali. No ale PiS czeka tak naprawdę na to, że te różnice wyjdą wcześniej czy później przy różnego rodzaju głosowaniach. Oczywiście w międzyczasie próbując robić to, co robi, o czym wczoraj usłyszeliśmy, czyli gdzieś tam próbować odebrać te pojedyncze głosy. No tak, no takie próby na pewno będą. Nie ulega wątpliwości. No, ale to działa w obie strony. Koalicja też może próbować w taki czy inny sposób przekonać kogoś do swoich racji. No może, oczywiście może. No, powiedzmy sobie szczerze, tu możliwości są mniejsze. Tu możliwości są mniejsze, dlatego że w Polsce nie rządzi opozycja, tylko rządzi PiS. I w związku z tym PiS ma pewien arsenał takich wabików, znacznie bogatszy. W postaci stanowiska ministra zdrowia chociażby. Na przykład, prawda? Ale różne. No. Zresztą dał tego dowody już wcześniej. Kazus Kałuża, prawda? Czy Dolny Śląsk, gdzie załatwiono tę sprawę z bezpartyjnymi samorządowcami, pokazuje, że nie mają żadnych wahań w tym względzie. I tyle. Także opozycja ma tutaj skromne możliwości. Z tym, że chcę powiedzieć, że cała ta kadencja, ona będzie, jak to kolokwialnie mówi się, że będzie niezła jazda. Ja się boję myśleć, co się będzie działo. Przez ostatnie 4 lata była już całkiem niezła jazda. No była, ale ta będzie miała inny charakter, moim zdaniem. To znaczy, po pierwsze, no właśnie ze względu na Senat, ale także i to, co się będzie działo wewnątrz w Senacie, co się będzie działo między partiami opozycyjnymi, ale również co się będzie działo, jak sądzę, w samym Prawie i Sprawiedliwości, znaczy w tej Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że
do tej pory było wszystko pięknie. Znaczy koniunktura waliła do przodu, można było zbierać pieniądze, rozdawać te pieniądze, poprawiać byt Polaków i na tym, że tak powiem, budować poparcie. Natomiast nie wygląda na to, żeby w tej kadencji, w najbliższym czteroleciu sytuacja ekonomiczna była już tak dobra. Tak. Ona prawdopodobnie nie będzie jakaś fatalna, natomiast to już nie będzie takie Eldorado, gdzie pieniądze będą same z nieba spadać. Trzeba będzie się z niektórych obietnic wycofać, przesunąć je, wytłumaczyć, przetłumaczyć. Niektóre propozycje ustawowe będą budziły kontrowersje w społeczeństwie i to spowoduje, że w samym PiS-ie ujawnią się również różnice poglądów, bo tam mamy 18 posłów Gowina, mamy 18 posłów Ziobry. Sam PiS nie ma większości, ma 199 posłów. I ja przewiduję, że ten monolit taki też się skończy. Ale to już widać, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza o tym pisze, że ponieważ nie ma waloryzacji 500+, to w ogóle w zeszłym roku, co zaskakujące, bo chyba się tego ekonomiści nie spodziewali, poziom ubóstwa rośnie w Polsce. Dzieci, które żyją w skrajnych warunkach w Polsce, rośnie też poziom. Znaczy jest tak, i to rzeczywiście zostało już policzone, że 500+, no, bez żadnych wątpliwości poprawiło sytuację rodzin wielodzietnych. Tak, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nie spowodowało wzrostu dzietności ani przyrostu urodzeń. Ten przyrost był bardzo taki krótki i obecnie znowu notujemy spadek. Zresztą to wszyscy eksperci przestrzegali przed tym, że decyzje o urodzeniu dziecka podejmowane są w bardzo małym stopniu pod wpływem finansów. Mm-hmm. Przede wszystkim tutaj chodzi o na przykład mieszkania, chodzi o pewność zatrudnienia, o takie dobre perspektywy, o żłobki, o możliwość szybkiego podjęcia pracy przez kobietę i tak dalej. A to są kwestie, na które nie przeznaczono żadnych pieniędzy praktycznie. Więc, no ale. To teraz tym bardziej tych pieniędzy nie ma. Ale rodziny wielodzietne skorzystały. Tak. Natomiast paradoksalnie poziom skrajnego ubóstwa, jak się okazało, po 2 latach wzrósł. Skrajnego. To jest rząd tam w tej chwili tam z 5-6%. Dlaczego? Dlatego, że w ramach tego tych ubogich rodzin, bardzo ubogich rodzin, były nie tylko rodziny wielodzietne, ale były rodziny bez dzieci. Były rodziny częściowo emeryckie, o bardzo niskich emeryturach, takich poniżej emerytur minimalnych. Także rodziny różnego rodzaju tam bezdomne, czy z jedną osobą, która, że tak powiem, przynosiła ten dochód zarabiającą. No, są to różne sytuacje. Tak, tak. I okazało się, że do tych rodzin, ponieważ środki na pomoc społeczną nie zostały zwiększone, do tych rodzin te pieniądze nie dotarły. Rzecz polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie postawiło, znaczy politykę socjalną prowadziło nie pod kątem: oto mamy określone cele, które publicznie komunikujemy, na przykład poprawa tak zwanego współczynnika Giniego o tyle, czyli tego współczynnika różnic dochodowych, poprawa, zmniejszenie skrajnej biedy, na przykład z 5-3%, i tak dalej. Są takie współczynniki, które międzynarodowo się nawet bada. Więc nie postawiła takich celów, tylko powiedziała: damy. Damy na to, czy tym, czy tamtym. Dlaczego? No bo to było głównie było powodowane celami wyborczymi. Oczywiście. No jak widać, efekt to jest bardzo krótkowzroczny. I teraz mamy miliardy wydane na przykład dla rodzin, które nie potrzebowały tych 500+. I te miliardy mogłyby być przeznaczone właśnie na
te rodziny skrajnie, skrajnie ubogie ewentualnie mogły być przeznaczone na przykład na żłobki, przedszkola, mogły być przeznaczone na lepszą edukację. No, krótko mówiąc, jest szereg dziedzin zapuszczonych kompletnie. Tak. Zdrowie, no już, to już jest sztandarowy w ogóle tak. przykład. No a idą zupełnie gdzie indziej, więc te problemy zaczną wychodzić w tej chwili, a już możliwości dosypywania pieniędzy będą znacznie, znacznie mniejsze, jeżeli w ogóle. Jeżeli w ogóle, dokładnie. Mimo tych wszystkich problemów i tego, co się, tak jak pan mówi, potencjalnie może dziać i że tych pieniędzy nie będzie i że na pewno część wyborców, którzy głosowali teraz na PiS, odwróci się od Prawa i Sprawiedliwości, to jak w tym wszystkim opozycja chce się odnaleźć? No bo jednak jak wybór chociażby marszałka Senatu to jedna kwestia, gdzie ten, delikatnie mówiąc, jakiś tam konflikt się pojawia, ale w samej Platformie Obywatelskiej też od kilku dni głośno jest na temat tego, czy Grzegorz Schetyna powinien nadal być szefem Platformy, czy powinien się wycofać. On sam, no wszystko na to wskazuje, zamiaru takiego nie ma i czy to jest dobre dla opozycji i dla Platformy, żeby on nadal był liderem i kierował. Bo też czyta się i mówi o takim rozłamie wewnętrznym, no bo pojawiają się głosy, które krytykują i za kampanię, i w ogóle Grzegorza Schetynę za jego działalność. Jaka jest pana cena? Ja akurat, dyplomatycznie woli przyjąć wątek. Nie, ja akurat na tematy personalne w Platformie Obywatelskiej nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać. Moje doświadczenie współpracy wewnątrz Koalicji Obywatelskiej jest krótkie. Więc byłoby też pewnego rodzaju takim zarozumialstwem, gdybym w tej chwili ferował tutaj jakieś wyroki. Mogę się wypowiedzieć o tym, o czym mówiłem wcześniej, jako polityk, jako senator niezależny, i to powtórzyć. Mianowicie to, że opozycja generalnie, to nie chodzi tylko o Platformę, ale także chodzi o PSL i do pewnego stopnia także o Lewicę, chociaż o Lewicę w najmniejszym stopniu, bo była poza parlamentem. Tak jest. To, że nie wygrała tych wyborów, bo mogła wygrać, to nie jest, jak niektórzy twierdzą, wina złej kampanii. Wszystko się teraz składa na kampanię, że no gdyby w ciągu tych, nie wiem, 2 miesięcy czy 3 miesięcy postępowano jakoś inaczej, prawda? Mm-hmm. A to na przykład wcześniej by Kidawę Błońską wysunięto, a to na przykład więcej byłoby banerów, plakatów, bo podobno było ich za mało i tak dalej, i tak dalej, no to wynik mógłby być inny. Nie wiem, może trochę, to ja też nie mam tutaj jakiegoś zdecydowanego zdania. Tylko, że uważam, że nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, że cała opozycja praktycznie przez tych kilka lat nie przygotowała żadnej koncepcji państwa po wygraniu wyborów. To znaczy nie powiedziała na przykład, jak będą wyglądały sądy, jak będzie wyglądała prokuratura, poza ogólnymi hasłami. Znaczy, że sądy będą niezależne, że że rozdzieli się stanowiska ministra i protestami przeciwko temu, co się działo. Tak jest, prawda? I protestami. Jak będzie wyglądała służba cywilna, żeby była służbą cywilną? Jak będzie wyglądała, może jeśli chodzi o telewizję publiczną, to tu Platforma przedstawiła projekt akurat, ale bardzo słabo nagłośniony i bardzo późno. Jak będą wyglądały stosunki z organizacjami pozarządowymi? No, masa jest takich ustrojowych spraw, które niektórzy mówili, a to ludzi nie interesuje. To ludzi nie interesuje w taki sposób codzienny. Natomiast jakby tak podskórnie ludzie patrzą na to, czy ta partia wie, co będzie robiła. Znaczy, czy ona jest poważna. Czy tylko krzyczy mówi, że PiS jest złe, czy robi niestety, coś więcej. I niestety na koniec jest zmuszona do licytacji. Do licytacji w obietnicach, które siłą rzeczy w przypadku PiS-u były bardziej wiarygodne, dlatego że PiS już rządził i część tych obietnic zrealizował. Twierdził, że wszystkie, to jest nieprawdą, prawda? Ale część zrealizował. I gdyby te projekty były przedyskutowane wcześniej, ja o tym pisałem w roku
XVI, XVII i wzywałem, zachęcałem opozycję do tego, żeby powołała taki komitet porozumiewawczy i zaczęła pracować nad tymi projektami, które byłyby jej wizytówką w wyborach. To znaczy, że jak wygramy wybory, jak opozycja wygra wybory, to te rzeczy wprowadzi. Tak. Niestety, nic takiego się nie stało. No więc mogę tylko powiedzieć tyle, że teraz trzeba do tego przystąpić. Mhm. Jeszcze raz mówię. Będę starał się jakoś zachęcić do tego również. No powołać jakieś zespoły eksperckie, ale wspólnie. W sprawach ustrojowych trzeba rozmawiać wspólnie. I w tej chwili z Lewicą, która jest w parlamencie, i z PSL-em. Mhm. I pokazywać, jak ma wyglądać Polska. Mhm. Ale myśli pan, że się uda? Bo to jest cały czas ten wątek, do którego wracamy, czyli... Tak, uwielbiam, jak się ktoś tak wpycha brzydko. Czyli dyskusja, że właśnie to porozumienie ponad podziałami, która cały czas oczywiście w trakcie kampanii była, bo nie udało się stworzyć wspólnego frontu, jeżeli chodzi o Sejm. No w przypadku Senatu jakieś porozumienie było, no ale efekt tego, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Nie deprecjonujmy tego porozumienia. To uważam, że to była wielka rzecz. I akurat uważam, to jest zasługa wszystkich liderów, chociaż Schetyny największa, bo siłą rzeczy na Platformie spoczywała tutaj największa odpowiedzialność. Jeszcze gdyby jeszcze w pewnych miejscach udało się dopiąć to porozumienie, to może ten wynik nie byłby 51-49, a może byłby 52-48 albo 53-47, co już dawałoby jakościową różnicę. I trochę spokoju. Ale, takiego, tak prawda? Jest, ale jeszcze raz podkreślam, że jeżeli nie podejmie się merytorycznej dyskusji, to cały czas partie opozycyjne będą grały na siebie. Będą starały się wyrwać sobie wyborców. Znaczy ja myślę, że takim pierwszym sprawdzianem będzie właśnie wybór marszałka Senatu i całych struktur, jeżeli chodzi o Senat. Myśli pan, że... Czy inaczej, widzi pan siebie na stanowisku marszałka Senatu? No właśnie czekałem na to pytanie. Jeździmy. Tak chciałam zakręcić i tak od razu. Tak. Więc powiedziałem już na samym wstępie, że tu żadne nazwiska nie mogą być wymieniane. Ponieważ to może spowodować, to uruchamia natychmiast procesy destrukcyjne. Destrukcyjne. Ale więc... tak jak ja też powiedziałam wcześniej, no nie unikniemy tej rozmowy. Znaczy w sensie wszyscy będą debatować i spekulować. Pani ma prawo pytać, wszyscy mają prawo spekulować, a ja uważam, że każdy, kto jest o to zapytany, nie powinien na to odpowiadać. Mhm. Po prostu. Więc... A kiedy ta sprawa się wyjaśni? No ta sprawa się wyjaśni wtedy, jak się wyjaśni. tak, wszystko wiemy. Akurat wydaje mi się, że jest trochę czasu na to, dlatego że PiS też potrzebuje czasu. Musi wewnętrznie ustalić, jak ma wyglądać rząd. No ale to tym bardziej moim zdaniem trzeba działać i wybierać marszałka już bez nazwisk, jak najszybciej, żeby PiS nie mącił, bo na pewno tam mąci. To znaczy, tak, całkowicie się z panią zgadzam. Sądzę, że pierwsze posiedzenie Senatu będzie zwołane w tym samym dniu pewnie, kiedy Sejmu. A pierwsze posiedzenie Sejmu będzie moim zdaniem zwołane dość późno. Bo to prezydent zwołuje, prezydent jest na pewno w kontakcie z prezesem i wtedy, kiedy prezes będzie już gotów do tego, żeby jeden rząd się podał do dymisji, a drugi natychmiast został powołany, no to taka decyzja zostanie podjęta, ale to pewnie nie tak bardzo prędko. No więc troszkę czasu jest, ale oczywiście znaczy tu inicjatywa musi być od kierownictwa Platformy oczywiście, które musi spotkać się z pozostałymi ugrupowaniami i podjąć te rozmowy. No ja się zgadzam, że to trzeba zrobić możliwie szybko. Tak, ażeby sprawę domknąć, przeciąć spekulacje i przeciąć podchody różnego rodzaju, które przecież wiemy, że mają miejsce.
A jeszcze o nazwiska zahaczając i kończąc wątek, kogo jako kandydata, jeżeli chodzi o prezydenturę, pan widział? Po stronie opozycji, po stronie Koalicji Obywatelskiej? Bo no, to lada moment, już znaczy, tak naprawdę kampania znaczy, Ja myślę, że przede wszystkim to nie będzie w pierwszej turze żaden jeden kandydat. Myślę, że każde ugrupowanie wystawi tu swojego. Rzecz tylko w tym, żeby ci, którzy mają szansę przejść do drugiej tury, żeby to byli tacy, którzy ewentualnie zyskają poparcie pozostałych. To nie byli tacy, którzy odstręczą wyborców. Czyli na przykład kandydat Platformy mający szansę, czy Koalicji Obywatelskiej mający szansę wejść do drugiej tury, jednakowoż odstręcza wyborców PSL. No, bo to jest przeciwskuteczne. Podobnie kandydat PSL-u, który nie odstręcza i tak dalej. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, no to tutaj jakby... To na koniec powiem. Nazwiska biegają dwa. No, to jest Kidawa-Błońska i Tusk. Ale co się z tego wykluje, to zobaczymy. Za chwilę zaczną się liczne sondaże, które będą mieszać. No tak, no czasu niewiele i trzeba podejmować decyzje. Z tym, że myślę, że ten kandydat Koalicji Obywatelskiej powinien się jednak dość szybko pojawić. To nie znaczy, że zaraz. Najpierw te sprawy senackie, sejmowe i tak dalej, ale gdzieś tam myślę koło grudnia byłoby dobrze, gdyby się pojawił i gdyby zacząć budować wokół niego jakieś poparcie. Nie czekać z tym naprawdę za długo. Nie ma czasu, absolutnie. Marek Borowski, senator Marek Borowski. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Miłego dnia. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.